Jeśli jesteś w miejscu, które ci się nie za bardzo podoba i chcesz zmienić lokalizację, nie podoba ci się na przykład siedzieć w domu, nie podoba ci się miejsce pracy, a może biedność twoja w życiu, czy też twój stan zdrowia, a twoja samotność. A więc jesteś w jakiejś sytuacji, w miejscu, dosłownie w jakimś fizycznym miejscu, czy w jakimś stanie, który ci się nie podoba i chcesz być w innym. To nie można z tego wyjść. Niektórzy chcą, ja nie chcę być biedny, myślą sobie. Ja muszę się oddalić od biedności na przykład, od problemów, od długów. A ktoś nie chce być samotny i cały czas przeżywa, ja chcę, co zrobić, żeby przestać być samotnym. On tego nie chce, ja o tym myśli. Rozumiecie, że nie można od czegoś iść, się oddalać od czegoś, po prostu tak. Zawsze dokąd zmierzamy. Musimy mieć konkretny cel, bo inaczej nie ruszymy się z miejsca. Nawet jeśli mam dość siedzenia w domu, muszę się przejść, nie? No to ten nawet przejść wokół bloku do parku, wyjść na ulicę po prostu, to już jest jakiś cel. Nic ambitnego, ale zawsze cel. Ja po prostu, jeśli nie mam nic lepszego, to po prostu korzystam z tego celu i idę na przykład, wychodzę na zewnątrz i stoję na ulicy, a tam już mogę wymyślić kolejny cel. Pójdę do parku, pójdę do przyjaciela, pójdę się przejść po sklepach, nie wiem. Czyli musi być jakiś cel, żebym wyszedł z domu i opuścił miejsce, w którym jestem. Musi być jakiś cel, żebym doszedł do innego stanu niż ten, w którym się znajduję. Jestem w pracy, która mi się nie podoba, to muszę szukać innej, mieć wyznaczony cel, kierunek, jaką ja pracę chcę mieć. Ja do niej zaczynam zmierzać. Nie chcę, nie lubię swojej samotności, no to zapoznaję się z przyjaciółmi albo chcę wyjść za mąż. Mam konkretny cel. I nie podoba mi się moje, bo nie podobają się moje długi, chcę z nich wyjść, no to muszę mieć jakiś cel, muszę mieć jakąś strategię na to poprawę sytuacji. I nawet to może być nie najmądrzejsze, bo tacy ludzie, którzy siedzą i nie wychodzą, to myślą sobie, ale teraz tak, otwierać działalność to ryzykowne, taki i taki sposób, też nie wiadomo, czy mi się powiedzie i tak dalej. Rozpatrują różne warianty, które nigdy nie mają 100% gwarancji, dlatego oni się z tego miejsca nie ruszają. Nawet nie jest to ważne, czy pomysł to jest po to, żeby zmienić waszą sytuację na lepszą, czy jest on idealny i super. Chodzi o to, żeby od czegoś zacząć, żeby ruszyć z miejsca w kierunku zmiany waszej sytuacji życiowej, żeby wyjść z biedy ku jakiemuś lepszemu życiu, to ważne, żeby się ruszyć z miejsca. Dlatego trzeba działać, trzeba cokolwiek, jakiś mieć cel, a później ten cel możemy doskonalić i precyzować, żeby on był lepszy, możemy go zmienić, ten kierunek działania już. Ale ważne, żeby mieć cel. To jest bez celu my się nie oddalamy od miejsca, w którym jesteśmy. Po prostu się oddalać nie można. Zawsze. No nie możemy jechać samochodem odkądś, tylko jedziemy zawsze dokądś. Musimy mieć jakiś cel na mapie, jakieś miasto wstawić do nawigacji. Nie możemy po prostu wstawić do nawigacji oddalam się od swego domu. Takie coś nie działa.